Powiedz mi, Przemku, widzisz jakieś gwiazdy, widzisz jakieś mgławice, widzisz jakieś konstelacje gwiazd, układów słonecznych? Co widzisz zresztą? O, może inaczej. Tak, punkciki żółte. Tak? Taki bałagan, nie? Niesymetrycznie wszystko, jak to w kosmosie. Tak. No i takie mgławice też jest takich milionów malutkich punkcików żółtych. Jakby tak zlepione z sobą. Mm-hmm. Dobrze. Ja teraz daję ci okulary i ty widzisz w 3D. Widzisz w 3D bardzo wyraźnie. Powiedz, jak się zmieniło teraz postrzeganie tych gwiazd? Widzę tylko żółte takie, jakby jądro z tego żółtego i wokoło tam głowica. Tak. Dobrze. Ja teraz zabieram tamte okulary, daję ci takie okulary, że widzisz w 100D kosmos. 100D. Jak teraz widzisz kosmos? To się niewiele zmieniło, tylko więcej punkcików żółtych. Więcej punkcików, dobra. To teraz zabieram te okulary i daję ci okulary 1D. Jak teraz widzisz? Jakby z daleka. Z daleka. Bardziej. Aha, czyli się odsunęły. Dobrze. Teraz zabieram 1D, daję okulary 2D. Co się zmieniło? W sumie tak samo. Niewielka różnica. Dobrze. W takim razie teraz zabieram 2D i z powrotem daję ci okulary 3D. No bez zmian. Bez zmian. Dobrze. Teraz ci zabieram te okulary i daję ci okulary 1000D. No to też tak samo cały czas. Dobrze, to teraz zabieram ci tamte okulary, a daję ci 1000000D. Jakby więcej punkcików. Więcej punkcików. Dobrze. W takim razie teraz zabieram tamte okulary i daję ci normalne okulary. Widzisz tak kosmos, jaki jest. Jak teraz wygląda? No trochę z oddali, to właśnie te gwiazdy z daleka, te punkciki. Dobrze. Ciemno. Dobrze, teraz lecisz z ogromną prędkością, lecisz przez ten kosmos w linii prostej. I powiedz mi, co mijasz, jak wygląda kosmos właśnie, jak wyglądają te obiekty, które mijasz. Lecę z wielką prędkością, tak jakbym był przezroczysty, w nic nie uderzam. Wokoło mnie różne rzeczy mijają, gwiazdy, jakieś tam planety, coś tam. A ja tak w jednej linii prosto, jakby mnie tak ciągało do środka, w takiej spirali. Dobrze, ja przyspieszam tą prędkość jeszcze tysiąckrotnie, miliardkrotnie, biliard i w nieskończoność lecisz. I opowiadaj. Tak samo. Dobrze, teraz wylatujesz poza nasz wszechświat. Jak wygląda nasz wszechświat, jak go mijasz? Jakbym w większą otchłań ciemności teraz tak wpadł. Czy tam są jakieś gwiazdy? Jak już przekroczyłeś nasz... Nic nie, jest ciemno, nic nie widzę. Nie ma nic, czyli tam były gwiazdy, a jak wyleciałeś poza tak. nas wszechświat, to już jesteś w ciemnościach. Takie tak? bardziej tajemnicze, bardziej większa ciemność. No? Dobrze, dobrze. Widziałeś już kiedyś taką ciemność, czy pierwszy raz? Skup się bardzo dokładnie na tym, co ja pytam. Czy widziałeś już taką ciemność, czy pierwszy raz? Chyba widziałem. Chyba widziałeś, dobrze. Ja teraz jeszcze zwiększam dziesięciokrotnie w nieskończoność twoją prędkość. I gdzie teraz się już znajdujesz?
Ciepło poczułem. Dobrze. Jakby bardziej to znał miejsce. Jak ono wygląda, to miejsce? Tylko odczucie, że jakbym znał i jakby gdzieś jasno było. Aha, dobrze. To teraz jeszcze zwiększam 1000-krotnie w nieskończoność twoją prędkość. I gdzie teraz cię przerzuciło? Gdzie jesteś? W swojej podstawówce starej. Dobrze. I teraz opowiadaj, co tu się dzieje w tej podstawówce? A nic, tak jakbym po poręczy sobie zjeżdżał, ale nic takiego. No dobrze, to obserwuj, co się dzieje. Pamiętasz ten czas? Czy to tak samo ci przyszło coś, co już nie pamiętasz? Nie wiem, no w sumie podstawówkę dobrze pamiętam, ale nic to takiego się nie dzieje. Na parterze jestem, każdy czymś jest zajęty. Dobrze, przyglądaj się. Przyglądaj się, bo jestem ciekawy właśnie, dlaczego cię przerzuciło do podstawówki. Do tego czasu. Zadaj sobie takie pytanie, dlaczego tu jestem? Dlaczego to widzę? Dlaczego tutaj jestem? Koledzy jakby mi się pokazali. Jacy koledzy? Z klasy właśnie. Dobrze, i o co tu chodzi? Tu o co chodzi? Jakby mi coś ktoś chciał pokazać. Dobrze, to niech ci pokażę. Co ci chcę pokazać? Pokaż mi. Do gabinetu muzyki żeśmy poszli. No i co się dzieje dalej? Tam nauczycielka gra na fortepianie. Pamiętasz to, czy nie? Nie. Nie pamiętasz? Dobra, to zobacz. Co ona gra? Jaką melodię? Jakiś znany utwór? A coś, czego żeśmy się uczyli, ale tak niby to moja nauczycielka, niby to ta moja nauczycielka z angielskiego. Dobrze. Dalej, jakby tak badaj to, o co tu chodzi. Odczucie, że ja się nie chciałem czegoś uczyć. Czego się nie chciałeś uczyć? Właśnie tej muzyki czy czegoś. A powinieneś się uczyć? Dowiedz się, czy ty powinieneś się to uczyć? No tak, coś tam obiecywałem, czy coś takiego, że będę się uczył, a to tak jak mówił sobie. A, dobrze. Widzę sobie. No tak, to. Dobrze. Weź przeproś tą nauczycielkę, której obiecywałeś. Przeproś za to, że obiecywałeś, ale nie dotrzymałeś słowa, ale powiedz jej, że jako dziecko, no po prostu miałeś takie prawo, bo byłeś nie do końca świadomy. Przepraszam, że się nie uczyłem. I co ona na to? No tak głową machnęła. No w sumie nic takiego. Dobrze, ja teraz zdejmuję z ciebie tą obietnicę z wszystkich ciał zmysłów, z konsekwencjami, ze wszystkim. Zabieram z ciebie do słoneczka. Słoneczko spala, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty masz dalej czystą, wolną wolę. Trochę lżejszy. Dobrze, a w którym miejscu się zrobiłeś lżejszy? A tak jakbym taką powłokę z siebie troszkę ściągnął. A, bardzo dobrze. Dobrze. I gdzie teraz jesteś? Co się dalej dzieje? A gdzieś tu w koło biblioteki, ale już taki lekki, tak jakby nawet miał się unosić w powietrzu. Dobrze, w porządku. Koło biblioteki co tam robisz? W sumie przed drzwiami jestem. No, nie wiem, o co tam chodzi. I ciężar czuję w jakiejś bibliotece. Gdzie czujesz ten ciężar? W którym miejscu? Czuję, jakby tam coś ciężkiego w tej bibliotece było. Dobrze. Taki klimat ciężki. Dobrze, coś takiego. To dowiedz się, o co tu chodzi. No to ja tam wejdę może. Wejdź i dowiedz się, tak. No ciężko jest, ale o co tam chodzi? A, że się nie uczyłem? Posłyszałem. Dobrze. A dlaczego się nie uczyłeś? Bo co? Nie chciało mi się. Nie chciało ci się? A co, obiecywałeś komuś, że będziesz się uczył? A każdy się uczył powinienem, no coś takiego. Ale czy obiecywałeś? Czy obiecywałem? Tak i nie? Nie wiem. Dobrze. Jeżeli komukolwiek obiecywałeś, że będziesz się uczył, to teraz stoi przed tobą
i przeproś ich. Rodzice. To przeproś rodziców za to, że nie uczyłeś się, ale wytłumacz im, że tobie nie było to potrzebne, że po prostu to i tak poniosłeś duże straty na tym, że byłeś do tego przymuszany, a tak naprawdę to nie miało żadnego znaczenia. I proś ich o wybaczenie za to i ja cię wtedy oczyszczę. Wybacz im, proś ich o wybaczenie i wybacz sobie, że brałeś udział w takim zdarzeniu. No to przepraszam za to, że brałem w tym udział. No to jest okej. Okay. Dobrze, ja teraz oczyszczam ciebie z tych przyrzeczeń, z tych obietnic, tą szkołę, całą klasę, tam wszystkich tych świadków, rodziców, z tego wszystkiego zabieram z was te wszystkie obietnice, emocje do słoneczka. Słoneczko to spala, to znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. A ty i oni wszyscy jesteście od tego wolni, bo tego nie ma i nie było i nie będzie. Jak się no, to już gdzieś tam chmurki widzę, gdzieś tam gdzieś na zewnątrz szkoły jestem. Dobrze. Opowiadaj, gdzie jesteś, co robisz, czym się interesujesz. No, gdzieś tam na terytorium jeszcze tego szkoły, gdzieś tam na takim podwórku, ale tam się nic nie dzieje. Tak. Po trawniku gdzieś tam chmury widzę. Mhm. Przyglądaj się jeszcze, czy coś namierzysz jeszcze do naprawienia, uzdrowienia. Jakiś węgiel tam widzę. Boisko, płoty. Tak się w kółko kręcę. Dobrze, co cię trzyma jeszcze przy tej szkole? Woźny, taka nazwa mi przyszła. Dobrze, to teraz zapytaj tego woźnego. Stoi przed tobą, zapytaj się, o co tu chodzi. Co masz chodzi? Z nim do rozwiązania? Co mam z tym do rozwiązania? Kotłownia. O co chodzi? Niech ci wytłumaczy. Wypytaj go wszystko, tak normalnie. O co chodzi z tą kotłownią? No, żebym tam wszedł. No dobra, to wejdźcie do kotłowni. No i co tam się dzieje? Jakiś facet coś tam pije, jakieś zdjęcia pornograficzne, coś takiego widzę. Była taka sytuacja, czy nic takiego? No może coś takiego było. Aha, dobrze. I o co tam chodzi? Co ty tam masz uzdrowić, naprawić, żeby to cię nie... A coś mi się tam nie spodobało chyba, że taki klimat tam... Dobrze, powiedz im, że przepraszasz ich bardzo, ale ciebie to nie interesuje. Ty po prostu chcesz się od tego uwolnić, oczyścić i chcesz im te wszystkie emocje i to wszystko, co z tym związane, zostawić. Ty chcesz się bawić jak cię... Was mnie to nie interesuje. Chcę się od wszystkiego uwolnić. Dobrze. No to dobra. No. Ja teraz zdejmuję z ciebie wszystko, co z tym było związane, oddaję tam im w tej kotłowni, to zostaje, ty stamtąd wychodzisz, jesteś całkowicie czysty i wolny. Ty swoje doświadczenia zaczniesz w tym temacie, jak będziesz dorosły i będziesz bardziej rozumiał. Teraz jako dziecko ci to jest niepotrzebne, żeby to rozumieć, więc ja to wymazuję ci z pamięci i już jesteś wolny. Gdzie teraz jesteś? No, już taki lżejszy jestem, gdzieś tam sobie hasam na trawie. Tak, ale gdzie to jest? W okolicy szkoły, czy gdzie? Szkoły, no tak. Dobrze, teraz co cię jeszcze trzyma? Co mnie jeszcze trzyma? Babcia. Dobrze, jest przed tobą co? Babcia. Przywitaj się z babcią i dowiedz się, o co chodzi. Cześć, dobrze. A tylko tyle, że ona tam pracowała, ona sobie lubiła popijać, ale tak konkretnie nie wiem, o co chodzi. Dobrze, zapytaj się babci, czy chciałaby, żeby ją oczyścić, uwolnić i odprowadzić do świata, do którego należy, do jedności. Tak. Dobrze, na mocy wolnej woli babci ja teraz przenoszę z całą jej historią, karmą do centralnego słoneczka, centralne słoneczko oczyszcza ją całkowicie i ciebie od niej i z tymi wszystkimi zdarzeniami, emocjami, to wszystko, co między wami było, was łączyło, uziemiało, czy wiązało, ograniczało, to wszystko zdejmuje ze wszystkich twoich ciał i zmysłów i babci to wszystko słoneczko spala, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie, a wzywam babci przewodnika duchowego i pożegnaj się z babcią, bo babcia za chwilę odejdzie i już będziecie całkowicie wolni od siebie. Babcia jeszcze prosiła, żeby oczyścić tych znajomych, z którymi ona tak popijała. O, no to super! Ja wzywam teraz całą ferajnę. Wszyscy butelki zostawiacie, papierochy, wszystko zostawiacie. Ja biorę was teraz do słoneczka z waszą historią, karmą całą, powiązaniami, połączeniami
i na mocy wolnej woli, babci, oczyszczam was całkowicie z tego wszystkiego do zera. Tak jak babcie, absolutnie jesteście czystymi istotami. Słoneczko przy was to wszystko spala, znika, nie ma, nie było i nie będzie. Wzywam waszych przewodników duchowych, nowych, czystych, biorą was za ręce i teraz wszyscy razem odchodzicie do świata, do którego należycie, jako czyste, wolne istnienia. Odchodzą, przechodzą, zamykam przestrzeń i robi się cisza, spokój, równowaga. Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni. Jestem poza rejonem szkoły. I o to mi chodziło. Gdzie teraz jesteś? Jestem na ulicy. Dobrze. Co tu robisz? Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Nic. Stoję tak, jakbym w powietrzu był. Rozumiem. Czyli jesteś gotowy do podróży? Mhm. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę ciebie tam, gdzie jeszcze masz coś do rozwiązania, uzdrowienia, załatwienia, naprawienia. I przenoszę i tam jesteś. Gdzie jesteś? Nie wiem, żółte światło zobaczyłem, jakieś takie, jakby mnie wciągało. Dobrze, to niech cię wciągnie. Wejdź do niego, do środka, stań się tym światłem i powiedz, o co chodzi. Tylko taki błysk. Zapytaj się jakby sam siebie, co się wydarzyło, co tu się dzieje, o co tu chodzi. Co się wydarzyło? Zginąłem? Gdzie? No nie wiem. Spokojnie, dowiedz się. Będziesz się pytał, będziesz dostał odpowiedzi i w ten sposób możesz wszystko sprawić, dowiedzieć się, o co chodzi. Co tu się stało? Coś mnie rozszarpało? A gdzie cię rozszarpało? Ja słyszę tylko tutaj, ale gdzie to jest? Tu na drodze? Tu, gdzie stałeś w tym miejscu? Na... Nie, gdzie to światło zobaczyłem. Dobrze, to teraz dowiedz się, gdzie to jest to miejsce, o co tu chodzi. Żebyś... Gdzie to miejsce jest? Tak. No teraz słyszę na drodze. Na drodze, czyli co? Jednak tam, gdzie byłeś w powietrzu, to już byłeś jako istnienie w powietrzu, a co, ciało było gdzieś na dole? Nie, no ja czułem, jakbym cały był w powietrzu. No dobrze, jako istnienie jesteś cały, bo śmierć nie istnieje, ale ciało wyobrażeniowe gdzieś tam zostało szarpane, gdzieś zostało na dole. Teraz zobacz, gdzie jest twoje ciało to fizyczne i jak wygląda po tym zdarzeniu. Coś na boku leży tam. Jak to wygląda, to co leży? Obejrzyj to. Taki faktycznie jak rozerwany, tak na chodniku. A co tu się stało? Jak to się stało, że zginęłeś w tym wypadku? Nie wiem, czy to samochód, czy coś. To... Dobrze. Ile masz lat, tak mniej więcej, popatrz na to ciało? 12 mi przyszło. 12. Widzę, jakby to było dorosłe ciało, ale przyszło mi 12. 12, dobrze, rozumiem. No to co z tym zrobimy? Co chcesz z tym zrobić? Zdarzenie? Cofnąć się. Dobrze, w takim razie wycofuję do tego momentu, gdy jeszcze jesteś przed tym zdarzeniem. I gdzie jesteś? Schodziłem po schodach. Po schodach, dobrze. I gdzie wychodzisz? No właśnie na ten chodnik. Dobrze, a jak wyglądasz i skąd wychodzisz po tych schodach? A to taki starszy, to nie jest jak 12 lat starszy, nie wiem, czy on tak przyszło. Dobrze, chodzi o to, że schodzisz po tych schodach, ale skąd schodzisz? No tam koło szkoły to było. Dobrze, i wychodzisz na ulicę i co się dzieje? No i nie pamiętam tego, tylko już od razu widzę, że coś leży. Aha, czyli jakby tak nieświadomie zginęłeś, tak? Coś takiego. Dobrze, teraz jako świadomość spotykasz się świadomością tego kierowcy i zapytaj się go, dlaczego mnie zabiłeś? Pijany był. Był pijany? Czy zrobiłeś to umyślnie, z powodu karmy albo czegoś? Nie. Dobrze, wybacz mu za to, że on ci odebrał to życie, że nie masz do niego żalu ani pretensji. Pogódźcie się. Mhm. Dobrze.
I w ten sposób ty odchodzisz bez żalu, bez niczego. Zamknęłeś tylko swoje doświadczenie jako spełnienie. Odchodzisz do tego świata, tam gdzie się odchodzi. Powiedz, gdzie teraz jesteś jako ta istota po tej drugiej stronie. Nie wiem. Trochę światła i jakieś... Jakbym tak patrzał zza rzęs, nie wiem, coś takiego. Dobrze, przyjrzyj się. Przyjrzyj się temu wszystkiemu i dowiedz się, o co tu chodzi, gdzie jesteś, czy powinieneś tu być i tak dalej, kto tu jest, co tu jest. Dowiedz się jak najwięcej. Używasz tutaj umysłu. Twoje pytania, będzie następowała odpowiedź i się dowiesz wszystkiego. Chcę, żebyś to sam, samoczynnie zbadał. Jesteś takim medium we własnej sprawie. Ale traktuj to jako zabawę, jako obserwator. Gdzie ja jestem? W sobie. No wiecie, co doświadczasz? Wszystko się miesza, wszystko tam teraz jest. Dobrze, chodzi o to, żebyś właśnie to wszystko poukładał, żebyś coś z tego zrozumiał, żebyśmy mogli coś... Im bardziej staram się, tym bardziej mi takie nerwy mnie biorą. A o co chodzi z tymi nerwami? Zapytaj się tych nerwów. Kim jesteście i czego chcecie? Kim jesteście? Przybyszami. Dobra, stoją teraz przed tobą te nerwy, przybysze. Ile ich jest, jak wyglądają? No jak parówki takie wyglądają. Dobra, powiedz, czego chcecie? Czego chcecie? Ciebie? Dokuczać? Coś takiego. Zaraz. Niech ci wytłumaczą, o co chodzi. Niech wytłumaczą ci, kim są, kim ty jesteś, o co tu chodzi, dlaczego tak się dzieje, skąd się dowiedzieli. Absolutnie wszystkie informacje się dowiedz i przekazuj. Skąd jesteście? Od ciebie. Co chcecie? Szarpać mnie. Ale się znaleźli, gigant. Dlaczego? Sprawia mi to przyjemność. Aha, dobra, w porządku. Zapytaj się ich, czy słyszeli o czymś takim. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Nie. Nie słyszeliście. A, nieprawda, bo słyszeliście. Przed chwilą to powiedziałem. Najpierw wam powiedziałem, a potem w tym powiedzeniu było pytanie. Więc słyszeliście o tym. To słyszeliście, czy nie? Teraz tak. To teraz słuchajcie. Nie będziecie ukarani za to, żeście tak robili, bo żeście nie wiedzieli. Ale nie wolno czegoś takiego robić. Bo powiedzcie, czy chcielibyście, żeby ktoś was tak szarpał? O, Przemek, żeby was tak szarpał i dręczył? Nie. No i już. To już teraz wiecie, dlaczego jest to powiedzenie i nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, tak? Przeproście teraz Przemka za to, że byliście u niego i teraz całą ferajną, jaką tu jesteście... Przeproście go, proście o wybaczenie, wybaczcie mu, wybaczcie sobie, a ty, Przemku, zrób to samo z nimi. Pogódźcie się, powybaczajcie, żeby niech nastąpi takie pełne zrozumienie między wami. Rozumiem. Dobrze. Chcecie, żeby was oczyścić i odprowadzić? Tak. Dobrze, na mocy wolnej woli ja teraz zabieram z Przemka z wszystkich ciał, zmysłów, umysłów, z całej jego karmy, powiązań, połączeń, wszystko, co z wami związane. Zdejmuję z Przemka, oblepiam to was tym wszystkim, bo to jest wasze, teraz was biorę z tym wszystkim do centralnego słoneczka, centralne słoneczko oczyszcza was do zera, od razu przy was to wszystko spala, to wszystko znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a was jako czyste istnienia przenoszę do świata, do którego należycie, w którym będziecie teraz jako szczęśliwe istoty sobie bytować, istnieć. Cześć, papa. Poszli? Cisza. Dobrze. I jesteś wolny. Powiedz mi teraz, tam gdzie jesteś, co się dzieje? Jakich nie ma? Jestem w sobie, tak. Jesteś w sobie. Jest tu cisza, równowaga? Jest cisza. Dobrze. Rozejrzyj się bardzo dobrze teraz po swoich wszystkich przestrzeniach. Ja policzę od 1 do 10. Ty z każdą cyferką będziesz jeszcze głębiej w siebie wchodził i na 10 ogarniesz całego siebie od tego właśnie wnętrza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Czuję, że dosyć głęboko wszedłem. Jest tutaj równowaga? Cisza? Jest spokój. Cisza, jest gorąco. Jak myślisz? Dzisiaj uzyskałeś to, co chciałeś? Na czym ci zależało? Co ci daje jakieś poczucie takiego odczucia siebie, czy nie? Jeszcze nie. Ja właśnie czekam cały czas, takie mam wrażenie, że czekam na coś, aż w końcu coś tak pyknie. Dobrze. W takim razie, dobrze. Przemku, w takim razie teraz w tej ciszy wyłania się przed tobą to, na co ty czekasz jeszcze. I co to jest? No coś jest, co mi przeszkadza. Nie wiem, co. Dobrze, to jest. Spokojnie. Teraz daję ci okulary prawdy, przed którymi nikt ani się nie może ukryć. I teraz widzisz to. Co to jest? Coś jakby... No teraz tak, dwie rzeczy. Ktoś albo coś, to jest raz. I teraz, Leszku, muszę ci jedną rzecz tak opowiedzieć, bo cały czas mi to głowę za ten. Tak? Pamiętasz przed pierwszą jeszcze taką, tą nienagrywaną sesją? Tak. Jak mnie te dziadostwa wszystkie dopadły, fizycznie mnie męczyły. Tak. I zanim jeszcze Ewelina zaczęła słuchać, tam zanim znalazła kontakt z tobą. Tak. To ja mówiłem Ewelinie, mówię, słuchaj, widzę coś u siebie w oczach. Ja po prostu widziałem to, nie wiedziałem co, tam mnie wykręcało, ale ja to widziałem. I do tej pory, a teraz jak mówię, bardzo się zaczynam denerwować. I powiem tak, że z każdym seansem naszym, tak, fizycznie w oczach mi się wszystko poprawiało. To nawet na zdjęciach widać. Tak. Ja jestem przyczulony na tym. To widać takie... Ale teraz to dopiero mnie trzęsie, ale z prawego profilu, jak na siebie patrzę, ja widzę, ale nie swoje spojrzenie. I to mnie strasznie denerwuje, bo ja wiem, że to nie jest. Dobrze, to teraz... To 100%. Dobrze, teraz dajcie specjalne okulary i ty widzisz bardzo wyraźnie to spojrzenie, które nie jest twoje. Kto to, co to jest? No teraz to strach okropny poczułem. Dobrze, nie bój się tego strachu, spójrz mu prosto w oczy... I opowiedz, kto to, co to? No wieczór jakiś. Dobrze, zapytaj się go, kim jesteś? Kim jesteś? O, aż prawie jakby całego chciał sparaliżować. Dobra, spokojnie, ja go zamrażam i on jest teraz bryłą lodu. Absolutnie nic nie może zrobić. Jest bryłą lodu, a ty se stoisz. Piotruś, jesteś gotowy? Bo mamy gościa. To gotowy. Dobrze. Do trzech policzeń zaśniesz. 1, 2, 3 i śpisz. Teraz, Piotruś, przenoszę cię w przestrzeń Przemka i stoisz koło niego i widzisz tego byta, który jest zamrożony. Ja go teraz odmrażam i on znowu ma formę normalną, ale teraz was jest dwóch, on jest sam. Zapytaj się, Przemku, tego byta, jak powstał? Skąd się wziął? On nie chce powiedzieć. Nie chcesz. Dobra, Piotruś, porozmawiaj z Gostkiem na razie ty i dowiedz się, kim on jest, skąd się wziął. Ja ci teraz daję taki specjalny sprzęt do przesłuchań z wariografem. Przesłuchaj go i dowiedz się wszystko. No jest cwany, bo daje wymieniające odpowiedzi. Dobra. Jak on wygląda, Piotruś, powiedz? Opisz mi go. Ja go widzę jakby taka, powiedzmy, kula. Tak. Taki grzyb czy coś. Ja teraz zdejmuję z niego wszystkie osłony, zasłony, kamuflaże, zabieram do słoneczka, słoneczko spala, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty jego widzisz w postaci rzeczywistej. Teraz to mi się pokazuje jak taki pająk, to jest ten szczupły taki, wiesz, to kończyny takie cieniutkie ma. Mhm, wiem, o co chodzi. Zapytaj się go, kim jesteś, czego chcesz? Kim jesteś, czego chcesz? No, chcę uciec. Nie, uciec to ty nie możesz, ale masz odpowiedzieć. Jak nam odpowiesz na wszystko, to my zadecydujemy, co z tobą zrobić. Może będzie to nawet dla ciebie korzystne, ale musimy wiedzieć o tobie prawdę. Jak powiesz prawdę, no możesz uzyskać status świadka koronnego.
Jest wysłannikiem. Dobra. Kto cię wysłał? Niewidzący? Dobrze, teraz stoi, ten kto go wysłał, stoi przed tobą, Piotruś, i przed Przemkiem. Powiedz, jak on wygląda i kto to jest. Taki jakiś ślepiec. Dobrze, Przemku, czy zdarzyło ci się coś takiego w tym życiu, że gdzieś przechodziłeś do jakiegoś niewidomego, coś powiedziałeś, albo zakpiłeś, zadrwiłeś, albo coś? Nie przypominam sobie. Raczej to mam taki lęk, że ja niby nie chciał być tylko, ale to nigdy z takich ludzi nie śmiałem się. Dobrze, to ja przenoszę teraz was do tego momentu, w którym coś się wydarzyło, nie wiem co, ale coś się wydarzyło w związku z tym i powstało to coś. Obojętnie kiedy było, przenoszę, tam jesteście. Przemku, gdzie jesteś? Czy to jest to życie, czy inne? Jak wyglądasz? Ile masz lat? Takie podstawowe rzeczy. Tylko jakiś lęk odczułem tak na całym ciele. Młody jestem, ale nie wiem. Przyjrzyj się sobie, ile masz lat? 8-12. Dobrze. I to jest to życie, czy inne? Jak tak ocenić? Przyszło mi, że inne. Inne, dobrze. Jak wyglądają domy, ludzie, okolica? Gdzie jesteś? No trochę jak starsze epoki. Dobrze. I teraz wydarza się to coś, co spowodowało to wszystko. Gdzie teraz jesteś i co się wydarza? Ja to odczułem, jakbym komuś takiemu nogę postawił, czy coś. Takiemu ślepemu? No coś takiego. Tak mi przez głowę tak przeleciało. Dobrze, w porządku. Piotruś, jak ty to zobaczyłeś? No, że zażartować sobie chciałem. Dobrze. Teraz obydwaj zobaczcie, co ten człowiek zrobił po tym zachowaniu Przemka. Co wypuścił? Ja odczułem jakby kontrę, jak on życzył. A ty, Piotruś? On już w ogóle dusił w sobie tak to, że go tak traktowano, to wylało się z niego. Aha, czyli jakby wywalił wszystko, co miał, akurat na Przemka? Dobrze. Przemku, teraz podejdź do niego, przytul go, proś go o wybaczenie, że byłeś dzieckiem, nieświadomym, że nie chciałeś mu zrobić krzywdy, że po prostu byłeś nieświadomy, żeby ci wybaczył. Proś go o to wybaczenie, wybacz jemu za to, że rzucił klątwę, wybacz też sam sobie, że tak się wtedy zachowałeś, ale jak mówię, byłeś nieświadomy i taka psota u dziecka, nie wiedziałeś, że to może zrobić jemu krzywdę i że tobie zrobi i że chcesz to naprawić. A powiedział, że już dobrze. Że jest dobrze. Dobrze. W takim razie zapytaj go, czy zabierze tą klątwę z ciebie z powrotem. Zabierzesz tą klątwę? Tak. Dobrze. W takim razie mam do ciebie pytanie, czy chciałbyś, żeby teraz ciebie oczyścić z tego wszystkiego, co tobie się przytrafiło i z tych wszystkich żali, bóli, tych poniżeń i wyśmiewań, które spotkały ciebie. Robimy to za to, że byłeś tak wspaniałomyślny i uwolniłeś Przemka od tego. Więc Przemek, w dowód wdzięczności teraz właśnie pomoże tobie uwolnić się tobie z tego wszystkiego, co ciebie spotykało. Chcesz takiego pełnego oczyszczenia i uwolnienia? Tak, wziąłem jej pod rękę, żebyśmy się razem oczyścili. Bardzo dobrze. Świetnie. Ja biorę was teraz obydwóch. Z całą karmą waszą, z wszystkimi powiązaniami, połączeniami, ale absolutnie z całymi historiami, istnieniami. Zanoszę was do Centralnego Słoneczka. Centralne Słoneczko specjalną mocą, specjalnym programem, który jeszcze wzmacniam biliardkrotnie w nieskończoność. I teraz taka fala energii przechodzi i oczyszcza was absolutnie z wszystkiego do zera. Od razu stawiam taką szybę pancerną między wami czystymi, a tym wszystkim, co z was zostało zdjęte, i to wszystko, z czego zostaliście oczyszczeni, jest za tą szybą pancerną, przez którą nikt ani nic nie może przejść. Powiedz, Przemku, co tam za tą szybą jest, jak to wygląda? No bo tam jakieś ciemne widzę, ale przede wszystkim odczułem tak totalnie ciężką głowę, zwłaszcza pierwsze oko, to tak ciężar okropny. Dobrze. Piotruś, zobacz teraz, co się dzieje, że Przemek odczuwa taki ciężar tam. Z jakiego powodu? Mi się jakby takie te coś kulistego pokazało, że
naciska. Dobrze, zapytaj się tego czegoś. Kim, czym jesteś? Kim, czym jesteś? Zaniedbaniem? Zaniedbaniem? Dobrze. Przemku, chcesz naprawić to zaniedbanie? Tak. Dobrze. Teraz w tej chwili wykonujesz dokładnie to wszystko, co jest potrzebne. Czynisz to, żeby ten temat zamknąć i ten program, żeby to zaniedbanie zakończyć. Czyli dajesz zadośćuczynienie temu czemuś, dajesz wszystko, co trzeba teraz. I wyślij taką to pozytywną energię do tego czegoś. No tak, podtrzymam, że tak. Dobrze. Piotruś, jak to wygląda teraz? No teraz to świeci. Dobrze. W takim razie, jak teraz czujesz pierwsze oko, Przemku? No, czuję taki ciężar. Dalej czujesz ten ciężar? Mhm. Dobrze. Piotruś, zapytaj się tego. Albo inaczej, ty, Przemku, zapytaj się teraz tego ciężaru, czego chcesz. Czego chcesz? Uczyć się. Uczyć? Dobrze. Ale jestem, no. Dopiero teraz załapałem, o co tu chodzi. Ale numer. Dobrze odebrałem, a nie zareagowałem. Odebrałem dobrze, ale tak gdzieś zlekceważyłem to. Chodzi o to, że ta nauka, to wszystko, przed czym się zbraniałeś, dawaj słowa, nie dotrzymywałeś, rozumiesz, teraz to zostało uwolnione, oczyszczone, to teraz to taki poczułeś to jako ucisk, taki głód tej wiedzy, nauki, rozumiesz? Ale jaja. Na pierwszym oku? Tak, ale numer. Ja to tak odebrałem, ale jakoś tak zlekceważyłem to, a to teraz jakby potwierdza. Chodzi o to, że ten brak, to tam wcześniej żeśmy naprawiali, że ty obiecywałeś rodzicom, że to, że tamto, że będziesz się uczył, a nie uczyłeś się nawet tej nauczycielce od muzyki i tak dalej, to spowodowało, ta twoja niechęć spowodowała taką blokadę automatycznie, jeżeli nie było przepływu, to powstał głód, taki jakby parcie tego czegoś. Teraz po oczyszczeniu, uwolnieniu, to jakby napiera na ciebie, bo chce już, żeby wyrównać, uświadomić, rozumiesz? Nadrobić te zaległości. O, to będzie dobre słowo. No i to z tego powodu. Dobrze. Ja teraz oczyszczam to wszystko ładnie, synchronizuję z tobą i teraz będziesz miał za to taką łatwość uczenia się, po to, żebyś mógł wszystko ponadrabiać. Przyjmujesz tak? Tak, z chęcią taką. I tak jest. Powiedz, jak teraz się czujesz? No, pali mnie. Jak? Pali mnie. Dobrze, spokojnie. Teraz jak się weźmiesz za naukę czy angielskiego, czy czegoś innego, po prostu będzie to bardzo łatwo. Będzie to współgrało z tobą. Będziesz mógł się teraz uczyć bez wysiłku, bez problemu, bo to jest bardzo chętne nauki. Dlaczego, czy myślisz, że ten mój angielski, to ty też był jakoś tam powiązany? Tak, to był blokowany. Yes. Wynikał z tego programu tej niechęci, że ty obiecywałeś, a nie chciałeś. I ta blokada na sumie. Dlatego to było coś takiego, jakby tam w dzieciństwie powstała tama, która zatrzymała to uczenie się, tą równowagę i tam były duże napory. Rozumiesz? I to dlatego teraz, jak ty chciałeś nawet się coś uczyć czy coś, to i tak ta tama zatrzymywała, ta blokada zatrzymywała. Bo ja pamiętam, ja jeszcze jak pierwszy raz na ten angielski poszedłem, jak zobaczyłem swoją nauczycielkę, co ci kiedyś opowiadałem. Tak. Mówię, to z któregoś tam wcielenia, ale to tak wyraźnie takie błyśnięcie miałem. Mówię, musiałem coś na to zrabiać. Jakbym miał jakiś talent, przynajmniej ja to tak odczułem. To była ta nauczycielka, co tam uczyła muzyki, a ty nie chciałeś ją słuchać i nie chciałeś się uczyć. No właśnie, tak to olałem i tylko taką migawkę miałem, że jej ręce opadły. Ona miała szczere chęci, chciała cię nauczyć, ale ty odrzuciłeś. Ale teraz masz okazję to wszystko wyrównać. To jest świetne, to jest niesamowite. Popatrz, widzisz, i cały czas powtarzam sobie i innym. Nie lekceważ intuicji, nie lekceważ podpowiedzi nadświadomości. Podpowiada, zrób co mu jeszcze. Dzisiaj mówiłem Piotrusiowi, jak moja podświadomość, nadświadomość, nie wiem, może istnienie, bo nie wiem, no to moje ja... jadąc w pole, powiedziała, weź se widły. Ja sobie myślę, po co widły, skoro jadę, wykipruję, więc nie ma problemu. Okazuje się, że zajeżdżam
hydraulika zawiodła, nie wywala i muszę zrzucić część. I musiałem łopatą gnój zrzucać z przyczepy. Łopatą gnój, nie widłami. Rozumiesz? Męczarnia niesamowita. No ale jak nie słuchałem, no to tak mam. Tak samo tu. Tak, tylko że ja czasami albo posłucham intuicji, albo jakieś durne głosy. Nie, to durnych głosów się nie słucha. Intuicja, ja zawsze właśnie, mówiłem, że... jak rozpoznać intuicję. Intuicja to jest taka informacja, która do nas dociera bez żadnych emocji. Ona jest delikatna, wiadomo o co chodzi, tylko nie ma emocji. Jeżeli przychodzą jakieś durne głosy albo coś, one mają emocje, zawsze mają ładunek emocjonalny. Jeżeli przychodzą od bytów, czy myślokształty, czy nawet odbierasz myśli cudze, one zawsze mają ładunek. Dlatego, że czy to te osoby, czy jakieś tam myślokształty, one są wyrzucane przez kogoś z pewnym ładunkiem emocjonalnym. I wtedy trzeba nie reagować na to. Powiedzieć, jak to gdzieś tam opisywane, idź precz, mnie to nie dotyczy, to nie jest istotne. Chodzi o to, żeby nie reagować na te wszystkie informacje, które do nas przychodzą z ładunkiem emocjonalnym. Te wszystkie, które są subtelne, takie delikatne, to one są od duszy. Nawet jeżeli jest taki dobitny ten głos, można nawet rzec głos, taki dobitny, tak jak ja usłyszałem, idź po lornetkę. Ja zlekceważyłem, ale drugi raz, jak usłyszałem iść po lornetkę, to jak wstałem, to tak jakby mi to w tyłek kopnął. A nie było tam żadnego ładunku emocjonalnego. Był ten głos, ale on był taki jakby zdecydowany, pewny. Nie było żadnego tam krzyku, nie było tam emocji, nie było tam żadnego lęku, strachu, tylko po prostu idź po lornetkę. Konkretne powiedzenie. No to było muszę takie... Cały czas uważać muszę, żeby się nauczyć. Tak, tak. Trzeba się tego uczyć. Po prostu jeżeli przychodzi ci coś na myśl, to nawet jeżeli to jest nielogiczne, to zrobić. Nie pozwolić umysłowi tego rozkminiać. Jeżeli wychodzisz z domu, a twoja intuicja czy nadświadomość mówi, weź parasolkę, to nie patrz, że jest słoneczko. Nie patrz, bo to umysł specjalnie ci to robi. Tylko weź tą parasolkę. Rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. I to się sprawdza. Ja to mam sprawdzone. Po prostu mam to sprawdzone. I zawsze, gdy zlekceważę, ale nie w sensie, żeby zlekceważyć moją nadświadomość, bo nie lekceważę, tylko jakby zlekceważę ten, to coś, ja dam sobie radę, nie? No to potem właśnie, tak jak mówię, gnój rzucam łopatą. No, piasek łopatą rozumie, bo widłami piasku no nie zrzucisz. Ale wiesz, no głupie to jest. Ciężko łopatą. Tak, tylko teraz chodzi o to, że widzisz, ja wyraźnie już wcześniej dostałem informację, żebym wziął. Czyli już było wiadomo, co się tam wydarzy. A dlaczego nie posłuchałem? No bo myślałem, że po co? A kto to myślał? Umysł! Nie ja przecież. Umysł specjalnie mi zakręcił. No i wiesz, no tak to wygląda. Dlatego tutaj, jak zaczniesz zwracać uwagę na intuicję, na te odbiory, to naprawdę to wszystko wyrównasz. Teraz, z tego co widzę, masz bardzo otwarty ten kanał i pragnienie tych twoich części, które potrzebują tej wiedzy, jest bardzo duże. Więc teraz będziesz mógł się uczyć bardzo dużo, tylko pozwól, żeby ta wiedza do ciebie wchodziła. Rozumiesz? Nie próbuj niczego ogarnąć. Ona przez to swobodne wchodzenie bardzo szybko cię wypełni i będziesz miał pełne zrozumienie. Rozumiesz? Żebyś nie blokował ją teraz, że tylko powoli, powoli, bo ja chcę wszystkiego dobrze zrozumieć. Nie. Niech wchodzi z taką prędkością, jaką chce. Nie ma znaczenia. Ty się tylko otwórz to znaczy, na to. Uczyć się wszystkiego, czego chcesz? Czy... Tak. To, co chcesz się uczyć, żebyś się tego uczył. Rozumiesz? Bo to wszystko, co ci jest potrzebne, co tobie jest potrzebne, to ty się chcesz nauczyć. A to wszystko, co jest potrzebne tobie, a ty nie wiesz, ono samo do ciebie przyjdzie. Ty tylko pozwól temu wejść, tej wiedzy. I to jest wszystko. Jak dojdzie do tego momentu, że te braki się wypełnią, to wtedy już wszystko będzie płynęło naturalnym tokiem. Nie będziesz musiał się niczego uczyć, bo ta wiedza będzie wchodziła od razu jakby w twoją przestrzeń i od razu będzie się stawała twoją prawdą. Ale braki, te, które spowodowałeś, to teraz trzeba pozwolić wejść tej wiedzy. Otworzyć na nią. Poczekasz, dobrze, spokojnie na luz wrzucisz i będzie dobrze. Pierwszy raz zobaczyłem coś takiego właśnie, jak spiętrzenie się tej wiedzy, jak ona narastała, jak ona się piętrzyła. Czyli to wygląda na to, że my nie mamy wyjścia. Że jeżeli my pomyślimy, że coś chcemy, a potem jako ta część nieświadoma zrezygnujemy, to i tak ten napór jest cały czas.
Czyli tu wolna wola jakby nie odgrywa żadnej roli. Czyli w tym przypadku, znaczy w jakimś tam systemie nie odgrywa roli, bo w ogóle to odgrywa, że możemy skasować program, możemy podjąć inną decyzję. Aha, świadomie. No tak, to już teraz rozumiem. Gdybyś wtedy nie kierował się umysłem, nie chęcią, tylko świadomością, że to ci jest niepotrzebne albo nie chcesz tego, to byś to odwołał i nie narastało, by nie napiętrzało się. A ponieważ ta informacja pochodziła, ta blokada od umysłu, taka niechęć, to spowodowało, że problem nie został rozwiązany i dlatego to tak napierało coraz bardziej, coraz bardziej. I Piotruś to dobrze odczytał, bardzo dobrze. Jak on to powiedział, dopiero mi olśniło właśnie, jak zobaczyłem całość, jak to jest powiązane i o co tu chodzi. No jest to fajne. Dobrze, w takim razie teraz masz przepływ cały czas i będziesz mógł teraz uczyć się, czego będziesz chciał. Wystarczy, że tylko będziesz wypuszczał czyste intencje tego, co chcesz. Czyste intencje tego, co chcesz, a to resztę samoczynnie będzie uzupełniało się. Dobrze. W takim razie teraz, gdzie jesteś, co widzisz, co słyszysz, co czujesz? A jest cisza, jestem głęboko w sobie. Tak. Ja chciałem się może zapytać naszego synka, czy coś potrzebuje. Dobrze, teraz przed tobą jest twój synek. Przywitaj się z nim, porozmawiaj i dowiedz się, co i jak. Ja to się nie odczułem. Ja nie odczułem, żeby coś potrzebował. Dobrze. Lewe oko zaczęło mi boleć, rozprasza mnie coś. Dobrze, spokojnie. Piotruś, zobacz, co tam rozprasza Przemka. Mi się pokazały takie w trójkącie ustawione jakby kijanki czy coś. Zapytaj się, kim czym jesteście, o co chodzi? Kim czym jesteście, o co chodzi? Szperaczami? O co tu chodzi? Co wiedzieć? Co chcecie wiedzieć? Jakie zmiany się dokonały? Dobrze, ja otwieram taki duży ekran, jak w kinie. Włączam ten ekran i teraz one widzą, jak było, jakie dokonały się zmiany i jak będzie. To jest taki dla nich po to, żeby były uświadomione i żeby wiedziały, o co chodzi. I one się tak rozpuściły. Okej, w porządku. Co, Przemku, czujesz teraz? Ja słyszałem tak, że jakby faktycznie obejrzały to, no tak jakby mnie tam swędzili, jakby były zaskoczone, że są duże zmiany, a będą bardzo duże zmiany. I o to właśnie chodzi w tym wszystkim. Dobrze, chciały uświadomienia, zostały uświadomione, nie będą przeszkadzały. Super, teraz stoi przed tobą twój synek. I porozmawiaj z nim, ale najpierw ja teraz synchronizuję ciebie i teraz twoją energetykę dopasowuję do synka. Robię synchronizację i jesteście o tych samych wibracjach na tym samym poziomie. Jeżeli nawet to jest tylko na chwilę ciebie do niego dostosowuję, to dostosowuję po to, żebyście mogli chwilę porozmawiać ze sobą. Jesteście na jednym poziomie. Pogadajcie sobie. Dowiedzcie się, co i ja. Słyszałem, że wszystko jest w porządku, ale żebym częściej na ręce, żebym go brał. O, proszę cię bardzo. No i masz, widzisz, czego dziecko chce. On chce miłości. Tak. Ale ja z tego, co zrozumiałem, to on też powiedział, że gdy będziesz go trzymał na rękach, gdy będziesz go miał, to on wtedy będzie wiedział, że ma z tobą kontakt i będzie brał też informacje od ciebie. Że on wtedy będzie wiedział, że te informacje są od ciebie. Twoje jakby doświadczenia będzie uczył się szybciej. Teraz powiem ci jeszcze bardzo jedną ważną rzecz. I to się ostatnio dowiedziałem. Znaczy, to się składa z pewnych elementów, z pewnych doświadczeń, obserwacji, zasłyszanych rzeczy i tak dalej, ale teraz już wiem na 100%, że twój syn będzie się uczył jakby tej rzeczywistości od ciebie i od Ewelinki. Wy pierwsi jesteście, którzy będziecie uczyli. I to wszystko, co wy będziecie myśleli, co będziecie mówili i jak się będziecie zachowywali między sobą, Ewelinka i ty, to on to przyjmie jako pierwsze wzorce. Teraz jest bardzo ważne, żebyście okazywali sobie bardzo dużo uczuć, miłości, takiego zrozumienia. Rozumiesz?
żeby stanąć ponad wszystkimi podziałami, żeby tak to zrobić wszystko szczerze. Rozumiesz? Bo on będzie obserwować was i będzie pobierał te jakby fundamenty, jakby do budowy domu, tak fundamenty do jego życia. I on będzie budował na tej zasadzie to swoje doświadczanie. Rozumiesz? Taszku, to tak powiem ci, że tak między mną i Eweliną jest naprawdę bardzo dobrze. Tak. A jest takich rzeczy, które bym chciał zmienić, no to mnie to przychodzą do głowy czasami takie natrętne myśli jakieś takie depresyjne, no to... Nie. Nie wiem, ale to tak automatycznie przychodzi. Ja to odrzucam. Tak. Staram się. A mi tak cała reszta to jest naprawdę bardzo... Jak przychodzą takie myśli, to zapytaj zawsze, czego chcecie. Dostarczam wam to, co chcecie, uwalniam was i odchodzicie. Taką zawsze gadkę wstawiaj. Czego chcecie, daję tak wam to, co chcecie, robić. Uwalniam i już. Słuchaj, tego trochę jest, więc trzeba to ciągle robić. Ciągle trzeba to robić, aż w pewnym momencie wszystko zniknie. Rozumiesz? Tak, w pracy kiedyś się robiłem, prawie na czterech wyszedłem z pracy. No, słuchaj. Ciągnęło takie nerki. Słuchaj, tu chodzi o to, że wtedy musisz zmienić. Jeżeli widzisz, że to osłabia ciebie, to mówisz, daję wam, ale waszą własną energię. Waszą własną, nie moją. Nigdy swojej nie dawaj energii. Rozumiesz? I w ten sposób oni będą szybko spieprzać. To tak wygląda. Jak ty im dawałeś to, co chciałeś, a nie zwróciłeś uwagi na to, że to cię osłabia, tylko dawałeś, no to wychodziłeś na czterech, tak, bo one pobierały energię, bo to były pasożyty energetyczne. I to mogli być ludzie z pracy, ale te części świadome, które działają przez nieświadomość. Rozumiesz? Czyli jest człowiek, masz tam kogoś w pracy, kto jest, i jemu się wydaje, że on jest świadomy. On nie jest świadomy, on jest nieświadomy. Jego część świadoma pobiera od ciebie energię, bo jest nieświadoma tego, że ciebie osłabia. Ona dba o swój interes. Ciekawą rzecz odkryłem. Ja wiem, to jest pewna nielogika, ale w tym, co odkryłem, jest też nielogika. Więc dlatego o tym wam powiem. Ciekawiło mnie, dlaczego, gdy rodzi się jedno dziecko, czyli światełko, potem się rodzi drugie dziecko, czyli drugie światełko, czyli oni są jeszcze tam w różnicy dwóch lat, trzech, to są jeszcze tymi wysokimi świadomościami. Dlaczego między nimi nie ma jakiejś symbiozy, nie ma jakiejś jedności czy coś, tylko przeważnie jest jakaś walka. Często się obserwuje, że dzieci między sobą, bracia czy siostry czy coś, bardzo w tym młodym wieku, bardzo się tak jakby walczą między sobą wręcz. Jakąś zabawkę, jedno chwyci, to drugie chwyci, jak coś, to coś, tego. Ja tego nie mogłem za bardzo zrozumieć i kiedyś właśnie zacząłem się zastanawiać z moimi wnuczkami i oni mi to wytłumaczyli. Ta część ich świadomości wytłumaczyła. To było niesamowite doświadczenie, bo to mnie powaliło. Po prostu mnie powaliło w takim cudzysłowie, bo nic mnie nie powaliło, ale to dla mnie było pewnym szokiem. Chodzi o to, że oni mówią, my jesteśmy odrębnymi dwoma istnieniami, które przyszły tu doświadczać. Czyli oni są tej wysokiej świadomości, że on ma doświadczyć. Najważniejsze jest dla niego, żeby on doświadczył. On pieprzy to, czy komu się to podoba, czy nie. I czy to jest jego brat, czy nie brat, czy to jest inne istnienie, świadome, czy nieświadome. Po prostu od razu powstaje jakby taka, w cudzysłowie nazwiemy to, walka o doświadczenia. Ja chcę w pełni doświadczyć tego, ja chcę tego. I nie ma podziału, nie będę ci oddawał swoich doświadczeń, nie będę ci ustępywał, bo ja chcę tego doświadczyć. Jakby im było szkoda czasu na to i powstaje taka właśnie, taka walka między tymi dziećmi przez rodziców spostrzegana. Dopiero później, gdy się to u tych dzieci zniszczy tą czystą świadomość tego doświadczania i wrzuci się im program, jakieś empatii, tralala, tych pierdół, to one potem właśnie zaczynają cierpieć, chorować, dlatego że one się nie spełniły, one nie uświadomiły, one nie doświadczyły wszystkiego do końca, tylko zostały te doświadczenia przerwane i one zaczynają fiksować później. Tak właśnie jak u ciebie fiksowało ta nauka, gdzie tak się pięknie, ładnie dzisiaj pokazała. I to właśnie na tym gra polega. To było dla mnie takim, w cudzysłowie, szokiem, jak ja to odkryłem, zrozumiałem, bo to tam odkryłem. Nic nie odkryłem, to tylko ja zrozumiałem to. I to dla mnie było odkryciem, bo ja zrozumiałem. A ja nic nie odkryłem, bo to było. Że tu chodzi o to, że
istnienia, one nie mają jakiegoś wspólnego dobra. Każdy z nich przychodzi tu jako indywidualność, jako osobny byt i któremu zależy tylko na jednym, jak najwięcej doświadczyć. No więc pełnymi garściami bierze wszystko i nie patrzy na to, na co patrzą dorośli, że tu są jakieś już programy, że to jest braciszek, to siostrzyczka, że tak nie pasuje, że chłopczyk powinien ustąpić dziewczynce. Guzik, prawda, a tam jest wolna Amerykanka, tam jest po prostu burz, dzicz, tam jest w cudzysłowie walka o doświadczenia, o jak najwięcej doświadczeń wszystkiego. Dlatego te dzieci takie są jakby nieusłuszne, niezrozumiałe, takie dziwne. Bo tu jako wysokie istoty, jako wysokiej świadomości, ale ich wysoka świadomość polega na tym, że one wiedzą, że mają tu doświadczyć, że one przyszły tutaj, żeby doświadczać wszystkimi zmysłami. Ale już dorośli, już okiełznali te zmysły, już mówią, co wolno, czego nie wolno, czyli już ograniczyli. A jak ograniczyli, to to dziecko, to istnienie świadome buntuje się przeciwko tym ograniczeniom. I w ten sposób odkryłem, dlaczego buntują się dzieci. Dlaczego powstaje schizofrenia i te wszystkie różne inne pierdoły ponazywane? A to są te części, które są przyblokowane, one się buntują, one są zablokowane i one powodują właśnie tą patologię i to powoduje, że potem jakiś tam gigant nazywa to tym, tak czy siak, no i już zaszufladkowo, już wpisał numer choroby i już jest sprawa załatwiona. A to nic nie jest załatwione, bo sprawa jest niewytłumaczona. Czyli trzeba wrócić do tego momentu, naprawić, uzdrowić. Myślę, że pracując w ten sposób można by było bardzo dużo ludziom pomóc. Tylko najpierw trzeba było wykształcić ludzi, którzy by rozumieli to, o czym ja mówię teraz, żeby oni mogli to wdrożyć w życie. Pewnie, że ta ścieżka pomocy, o czym teraz mówię, praktycznie nie istnieje w tej formie, żeby mogła pracować jako instytucja, jako coś, co pomaga. No jest to, tu jest bardziej taka metafizyczna, a nie fizyczna. I dlatego ci, którzy powinni się tym zajmować, akurat się nie zajmują, kręcą lody inaczej, a ci, którzy są bardziej materialni, no to im bardziej zależy na tym, żeby sprzedawać leki jakimś koncernom, a koncerny, żeby im dawali jakieś wycieczki czy nagrody, niż na tym, żeby pomagać komuś, więc ta dziedzina jest całkowicie, psychologii duchowej jest całkowicie na bok odsunięta. Nikt się tym nie zajmuje, no bo uważa, że to się nie opłaca, że to nie ma sensu, że to są głupoty i pierdoły. To jest podstawa. Dopóki nie będą rozwiązane te problemy na poziomie tej podświadomej, nigdy nie dojdzie się do żadnego konsensusu, bo każda tabletka tylko zrobi roślinkę, tylko głupi, no i już. I to będzie wszystko. Także dzisiaj dzięki Tobie, Przemku, zdobyliśmy następny stopień profesorski. Już mamy tych stopni bardzo dużo. Jeszcze więcej zdobędziemy. Po prostu niedługo będziemy musieli jakieś szaty założyć białe i chodzić jako święci wśród tego. No. No, można pożartować, tylko to jest komi tragedia. Tak, że po prostu w tej dziedzinie nikt nie pracuje. Trzeba coś z tym zrobić. Trzeba będzie następnego mądrego, który z tego coś zrobi. Ale już sam fakt, że wyciągamy to jakby na tak zwane światło dzienne, już wypuszczamy te informacje jako odkryte przed samym sobą, to też one w tym świecie powiązań idą i zawsze się znajdzie ktoś, kto to pociągnie to dalej, przetworzy i wiemy, że wcześniej czy później każda jedna cywilizacja dąży do tak zwanej wielkiej świadomości, wcześniej czy później, bo jak nie, to ma zagładę i zaczyna od nowa, więc albo ta cywilizacja będzie miała zagładę jak wcześniejsza, albo pójdzie do przodu, no ale to już specjalnie nie ma znaczenia, co się wydarzy. Bo i tak kiedyś musi się wydarzyć w ten sposób, że musimy przejść na wyższy poziom. A skoro jakieś przepowiednie mówią o tym, że będzie dobrze, że wejdziemy wszyscy na wyższy poziom, no to znaczy, że jest taka szansa, jest taka możliwość. No i myślę, że coś na rzeczy, nie? Warto coś z tego robić. Dokładnie. Dobrze. Przemku, co byś jeszcze chciał? Troszkę nie wiem czemu, ale tak pójść może na tą moją pracę, bo ja kiedyś żeśmy rozmawiali, ja tą grzywę trochę podniosłem, trochę się tam naszumiałem.
Tak? Trochę się odpuścili, jest tak. Całkiem inaczej, ale nie wiem teraz, bo nie tak fizycznie, ale teraz mi się z moim menadżer pcha coś tutaj. Dobrze, Przemku, teraz stoi przed tobą twój menadżer, porozmawiaj się z nim, dowiedz się o co chodzi, co i jak, dogadajcie się, po prostu się dogadajcie. Jeżeli macie coś do załatwienia z przeszłości, załatwcie to. No, coś ma, ale nie bardzo wiem, co on chce. Dobrze, Piotruś, zapytaj się tego gostka, o co mu chodzi, co chce rozwiązać z Przemkiem. Jakby coś mu w tobie nie pasuje. To się dowie. O co mu chodzi? On jakby sam nie, coś mu nie pasuje. Dobrze, ja teraz przenoszę ciebie, Przemku, i tego gościa, i Piotrusia, do tego czasu, gdy między wami było dobrze, a za chwilę coś ma się wydarzyć, co zbuduje te niekorzystne relacje. I jesteście tam. To jest to życie czy inna? Inna. Kim tu jest Przemek? Młodym chłopcem. Dobrze. A ten gościu kim, czym jest? Trochę starszym. Dobrze. I co tu się wydarza? Sprawa starszeństwa. Jakby się czuje, że może rozkazywać młodszym. Dobrze. Wytłumacz mu, że to, że on jest starszy, nie znaczy, że ma komuś rozkazywać, że ma kogoś ustawiać, bo dlatego, że są też starsi od niego i jak tak chce, no to będą wszyscy starsi go tak samo traktowali. Czy chciałby, żeby starsi go traktowali tak, jak on młodszego traktuje? No już go traktują tak. Już go traktują tak. Aha, czyli on teraz w tym życiu ma tą samą sytuację. Jego przełożeni traktują tak, a on traktuje tak Przemka, tak? Dobra. To w takim razie, czy chciałby, żeby jego przełożeni go tak nie traktowali? Dobrze. W takim razie teraz ja całą dyrekcję ściągam, tych wszystkich, którym on podlega, niech im wytłumaczy, że on jest pracownikiem im podległym, ale nie mają prawa poniewierać nim i nie mają prawa go poniżać i nie mają prawa go ścigać, tylko mówić mu, co chcą, on to zrobi, a nie żeby zachowywać się z takiej pozycji, bo jesteście przełożonymi, bo jesteście tacy, bo przełożeni też będziecie tak samo traktowani, jeżeli traktujecie takiego, to i ktoś was tak będzie traktował i to będzie takie błędne koło. Czy chcecie wszyscy to przerwać już? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja teraz wszystkie wasze problemy, wszystkie wasze zachowania, zdarzenia teraz doprowadzam do końca. Szczęśliwe zakończenie wszystkim daję. Zamykam. One odchodzą. Ich nie ma, nie było i nie będzie. A między wami już są dobre relacje. Teraz dyrekcja odchodzi. A teraz menadżer już jest oczyszczony, uwolniony od swojej karmy, swoich powiązań. I teraz oczyszczam was obydwóch równoważę. I jest idealnie czysto. Zamykam teraz koło między tobą a dyrekcją i jesteście wszyscy w takim pierścieniu zrównoważonym. Współpracujecie, ale traktujecie się wszyscy jednakowo, mimo że wykonujecie polecenia. Równoważę, uwalniam wasze wszystkie powiązania karmiczne, wszystkie jakieś zaszłości. To wszystko do słoneczka, słoneczko spala, nie ma, nie było i nie będzie. I już jest teraz absolutnie wszystko zsynchronizowane. Jak to, Przemku, wygląda? Jak się czujesz? Lepiej, tak lżej. Właśnie nie mam takiego parcia. Dobrze. W takim razie teraz troszeczkę trzeba czasu, żeby to się ułożyło. Nie reaguj na nic, to się bardzo szybko ułoży teraz. Dlatego, że konflikt był na wyższym poziomie. A ty byłeś tylko jakby, tylko w tej fali rezonansu tego, wiesz? Aha. Ale teraz to już... właśnie tak nigdy nic mi nie mówił, ale takie tak, bo to się działo między nim a dyrekcją, on był napiętnowany, był nacisk na niego, więc gdzieś tam ty to odbierałeś, ten nacisk i sam w rezonans spadałeś. Już teraz to skasowane, tego nie ma. Teraz tylko rzuć na luz, co ci mówi rób, nie przejmuj się niczym, to się wyciszy. Absolutnie się wyciszy. Dobrze.
Co jeszcze, Przemku? Ostatnio żeśmy brata czyścili. Nie chcieliśmy tak całkowicie go oczyścić, tak, żeby mógłby tego nie wytrzymać. Tak. Ale ja widzę różnicę, może by tam jeszcze szatnąć coś. Dobrze, to stoi twój brat przed tobą. Ty jako brat możesz go zapytać, czy on chce pełnego oczyszczenia. Tutaj już wy dogadujecie. Przestraszony. Jak jest przestraszony, to może zostawmy go jeszcze trochę. Innym razem to zrobimy. Niech on poczuje to. Tak. Niech on się wzmocni bardziej. Jest zmiana, to trzeba to wykorzystać. Nie ruszać, bo jak za bardzo, za dużo zrobimy, to może się zawalić. Więc lepiej niech on się przyzwyczai. Jak on się przyzwyczai do tej zmiany i my go znowu oczyścimy, to on już będzie mocniejszy. No jest taki bardziej otwarty, tak mówię. Kontakt taki większy ze mną jest, aż mówię, aż fajnie. No to dobrze, to zostawmy to na razie jeszcze, bo z tego, co widzę, nie jest korzystne napieranie na niego. Więc zostawimy to. Jak już on się tak wzmocni, że już te relacje między wami będą takie, że będzie można zrobić następny krok, to się zrobi. Tu nie ma problemu. No to tak ogólnie, Leszko, tak jeszcze byś zerknął, jak tam z tą kropką, czy w dobrą stronę tam to wszystko działa. No i ogólnie później tak oczyścić wszystkich bliskich domów. Dobrze, dobrze. Piotruś, popatrz teraz na Przemka. Czy Przemek jest scentrowany? Coś, jak zapytałem, to jeszcze zauważyłem, jakby coś próbowało wybić go, tak szarpnąć, ale zaraz się uspokoiło. Czyli w dużym stopniu tu Przemku zależy od takiej obserwacji samego siebie, zachowań swoich, ciała, umysłu, rozumiesz? Jakby bądź obserwatorem. Zawsze jak coś, to tak stanie jako obserwator, jakaś myśl ci przyjdzie, czy coś. Czy ona jest mądra, czy głupia? Jakaś głupia, skąd ty przyszłaś? Co ty jesteś? Jakbyś próbował znowu wyśmiewać to, rozumiesz? To też bardzo dobrze działa. Niekiedy można wytłumaczyć tej myśli, uświadomić ją, a niekiedy trzeba ją wyśmiać. W zależności od tego, czy to, co przyszło, jest na tyle głupie, że nie ma co uświadamiać, czy to jest coś, co potrzebuje uświadomienia. Musisz jakby na tym się skupić, że ta myśl, która przyszła, czy ona naprawdę potrzebuje uświadomienia, czy ona jest po prostu taka psotna, taka sobie jaja robi. To wtedy wyśmiewasz, rozumiesz? Żebyś nauczył oceniać się tego i reagować odpowiednio. Jak się tam pomylisz, nic się nie stanie, bo zawsze można naprawić. Jak ją nie rozwiążesz, to ona wróci, więc zawsze masz szansę zastosować inną sztuczkę do tego. To jest bardzo ważne. Przy robieniu kropki, tak? Czy to... Patrzysz na kropkę i synchronizujesz się, ale twoja synchronizacja jest już w pełni, tylko teraz jesteś już w tym punkcie, gdzie jesteś zsynchronizowany, ale potrzeba ci, powiedzmy, takie małe przesunięcie na tą stronę zsynchronizowaną. Rozumiesz? Doszedłeś do tego, ale jakby gdzieś nie czujesz tego, że jesteś synchronizowany, jakbyś myślą swoją nie dowierzał, że jesteś zsynchronizowany i potrzebujesz takiego... przesunięcia. Dlatego musisz teraz zareagować na swoje myśli, jakie są. Żeby one ci nie poddawały pod wątpliwość. Rozumiesz? Żebyś ty nie musiał się zastanawiać, czy ty jesteś synchronizowany, czy nie. Bo ty jesteś. Przyjmujesz to, że jesteś synchronizowany i obserwujesz swoje myśli. To jest taki troszeczkę wyższy poziom obserwacji. Ja sobie przesłucham sesję, to tak już bardziej będę wiedział. Dokładnie. To po to te sesje są nagrywane. Dobrze, ja teraz... Leszku, no, jeszcze mama mi przyszła. Czekaj, teraz musimy to zrobić inaczej. Ja teraz biorę całą twoją rodzinę, ale całą. I twoją rodzinę, którą teraz tworzysz, i twoją rodzinę jeszcze z rodzicami, brat i wszystkich. Całą tą rodzinę, jaka twoja jest. Ja teraz wszystkich was biorę i was wszystkich zanoszę do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko was oczyszcza według twojej myśli i twojej intencji, całkowicie oczyszcza ta, jaka była twoja intencja, to wszystko spala, tego nie ma, nie było i nie będzie, teraz was wypełniam waszą energią, połączam i jesteście jedną wielką kulą światła. I jak się czujesz? Co myślisz? Co widzisz? Ja się dobrze czuję. Chodzi o to, że my nie możemy ingerować punktowo. Rozumiesz? Bo tam u was jest troszeczkę różnie, kolorowo i podłużnie, więc twoją świadomość podnosimy, oczyszczamy,
a ich synchronizujemy do ciebie. Rozumiesz? Bo oni nie biorą udziału w tej sesji, więc ja nie chcę, żeby oni byli obciążeniem dla ciebie. Rozumiesz? Uh-huh. Oni to są uh-huh. oni, a ty to jesteś ty. Ty tu jesteś najważniejszy, ale ich oczyszczamy po to, żebyś ty się nimi nie obciążał, ale ty się też sam nie możesz nimi obciążać. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Pozwól im doświadczać po swojemu. Oczyszczamy, synchronizujemy, oni widzą, czują to i oni mają możliwość zmian i oni zmieniają się, ale musisz im dać czas, żeby oni sami zmienili tak, ja to się. Nawet widzę. Dokładnie, chodzi o to, że nie możesz napierać, nie możesz przyspieszać, bo się zawali, rozumiesz? Dom możesz budować, ileś tam warstw dziennie możesz wybudować, jak zrobisz za dużo, się wszystko zawali. Ja to widzę, mama po mnie widzi totalne zmiany, ona mówi tam dzięki tej siostrze taka religijna się stała, tak. Ale ona już coś widzi, na przykład tam ona obserwuje mnie, jeszcze tam czasami jest, a co ty tam gadasz, ale ja mówię, a zobacz jaka różnica, pomyśli i jeszcze tak nie przytaknie do końca, ale już takie zaczyna rzeczy robić, na przykład tam poza formę oddychania czy coś, a widzę, że idzie tak. Dlatego pamiętaj, że od twojego myślenia, jak będziesz niecierpliwy, a to nie ty, tylko twój umysł będzie cię wkręcał, w niecierpliwy będzie chciał, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze tamto, to on będzie tak robił, że wszystko będzie chciał, czyli sprawi u ciebie taki zamęt, że skoro on to chce i to, to znaczy, że nic nie jest zrobione. I będzie dalej bałagan. Rozumiesz? Ty musisz jakby powiedzieć, jest wszystko zrobione, to co trzeba było, jest zrobione, a teraz cisza, jest spokój. Rozumiesz? Nie pozwolić na to, żeby umysł, a jeszcze to zrób, bo samo to, że jeszcze to zrób czy tamto, powoduje, że to nie jest zrobione. I ty musisz powiedzieć, to jest zrobione, bo jest zrobione, jest synchronizowane, jest oczyszczone, jest to zrobione, tamto. I teraz, jak ty powiesz, że tak, to wtedy następuje takie, że wszyscy jesteście obserwatorami. Jeden drugiego obserwuje i dociera do was świadomość. Tak właśnie jak jest, że jak mówisz, mama cię obserwuje i już się zmienia, bo cię obserwuje, bo ty zmieniłeś coś w sobie i mama to zauważyła i też się u niej zmienia. Rozumiesz? Jak będziesz chciał mamę zmienić, nie zmienisz nic, ale jak ty się zmienisz, to mama się też zmieni, bo będzie cię obserwować. I to tak się dzieje. Nie zmienimy nikogo, żebyśmy go detem ciągnęli po polu, po betonie, to on nie zmieni się. Rozumiesz? Ale gdy on nas będzie obserwował i dostrzeże w nas zmiany, to on zapragnie tych zmian i on te zmiany uzyska tak na psyknięcie palców. No ja właśnie jestem takim fizycznym dowodem dla niej, że to po prostu nie zrozumiałeś, że tam się modlili, cuda robili, a tutaj całkiem o co innego chodzi. Tak, bo chodzi o to, że jeżeli z nimi będziesz walczył, przekonywał ich, to oni się jeszcze bardziej się zamkną. Ale jak ty się staniesz przykładem, to oni z powodu obserwacji sami się zmienią. To jest bardzo proste. Można bardzo wiele uzyskać, jeżeli jesteś przykładem, ale jeżeli jesteś nauczycielem, bardzo rzadko cokolwiek uzyskać. Bardzo rzadko. Dlatego, że tylko ci, którzy cię postrzegają jako wartość, ci będą się zmieniać. Ale w większości będzie cię oceniać, a jak będą cię oceniać, umysł nie pozwoli im na wzniesienie się, na zrozumienie. To jest po prostu niemożliwe. Ale jako obserwator, nie mówiąc nic, oni się będą zmieniać, bo oni nie muszą. Oni tylko będą patrzeć, będą pragnąć, będą marzyć, ale nic nie będą musieli. I wtedy będą się zmieniali. Ja to widzę w pracy wszędzie. No mówię, to jest nowa pracownia, bo tu parę miesięcy, ale my cały czas na takiej obserwacji jest, nie widzę właśnie spojrzenia. Tak. Dokładnie. Trzeba do ludzi się uśmiechać, jak najmniej z nimi rozmawiać, a w ogóle nie dawać żadnych rad. Nic. Po prostu dbać tylko o siebie, a oni jak zobaczą, że my jesteśmy taką iskierką, takim życiem, radością, to oni sami będą chcieli tacy być. Będą się wstydzili zapytać, ale będą dążyli do tego, żeby takimi być. I, no właśnie coś takiego, tak? I wtedy uzyskamy właśnie ten efekt właśnie uczenia kogoś, wznoszenia kogoś. Nigdy tego nie uzyskamy jako ktoś, kto nas uczy na siłę, kto mówi, będzie tak, tak zrobisz, bo tak jest dobrze, bo ja wiem, guzik, żeby było, nie wiem, jak dobrze on się zablokuje i nie zrobi.
Jest wszystko, Przemku, w idealnym stanie. Teraz znowu trzeba odczekać jakiś czas, żeby zobaczyć, jak to się wszystko ułoży, co się z nimi będzie działo. Oni to są oni. Możesz ich obserwować, ale nie ingeruj w nich. Ty zwróć na siebie uwagę, bo teraz będziesz miał większe możliwości nauki. Więc wykorzystaj to, bo te twoje części, które są głodne tej nauki, tej informacji, one na to liczą, czekają. Więc dostarcz im. Ja ci powiem jeszcze, jak najlepiej się jest uczyć. To jest bardzo ważne, co ci teraz powiem. Cholernie ważne. To jest najnowsze moje odkrycie, jak mówiąc, najnowsze moje dziecko. Gdy pójdziesz na ten kurs, tam się uczyć, czy będziesz się uczył w domu, to ty nie ucz siebie. Nigdy siebie niczego nie ucz. Ty ucz te części, które w tobie mają braki z powodu wiedzy. Czyli wyobraź sobie, że uczysz angielskiego tą część siebie, która tej nauki potrzebuje. Czyli ty jesteś nauczycielem. Nie umiesz angielskiego, ale jesteś nauczycielem tej części. Czyli słuchasz wyraz, jego znaczenie i przekazujesz to dla tej części. Widzisz, to jest hello. Tłumaczył swoje części. O, dokładnie. Czyli jakby stawiasz się w roli nauczyciela i zawsze staraj się jak najlepiej go nauczyć. To jest cały klucz do sukcesu. Rozumiesz? Nie ucz siebie, tylko ucz swoją część. Wyobraź sobie, że ją uczysz. Wtedy staniesz się nauczycielem, a nauczyciel już z założenia jest perfekcjonalistą. Mimo, że nie umiesz, już umiesz. Już jesteś doskonały. Rozumiesz? Bo jesteś nauczycielem. To jest takie podejście, no jakby faktycznie już człowiek umiał. Tak, bo gdy będziesz uczył siebie, twój umysł stanie okoniem, zablokuje się. Rozumiesz? Będzie się wściekał. A jak będziesz uczył te części, które chcą tej wiedzy, to one cię będą słuchać, nie będą ci przeszkadzać. One, jak ktoś mówią, będą spijać każde słowo, każde tłumaczenie. A ty, ucząc ich, sam się będziesz uczył. I tak się będzie uczył też twój syn. On ze słuchu się będzie uczył, z otoczenia, będzie uczył języka polskiego i angielskiego. Tak się uczyły moje wnuczki. Ja to odkryłem dopiero później. Dlaczego moja wnuczka, gdy poszła do przedszkola, a nigdy w domu nie mówiło się po angielsku, tylko mówiła się po polsku, bo syn z synową mówią po polsku w domu. I jak zaprowadzili do przedszkola dziecko, czy to do żłobka, już nie pamiętam, to synowa mówi do tej pani, mówi, nie wiem, jak sobie Musia da radę, bo my w domu mówimy tylko po polsku. Myśmy specjalnie mówili tylko po polsku, żeby dziecko nie miało mieszanego języka. Gdy przyszła po odbiór dziecka pierwszego dnia, pani powiedziała, jest wszystko w porządku, dogadujemy się z Musią bardzo dobrze, nie mówi po angielsku, ale wszystko rozumie. Wie, dlaczego wszystko rozumiała? Bo ona słuchała. Ta pani jako nauczycielka mówiła do dzieci, ale i myślała. A to dziecko odbierało i mowę, i myśli. I bardzo szybko się uczyła. O tym mówi w takim jednym opowiadaniu swoim Jarek Bzoma. Opowiada o tym, jak rozmawiał po francusku z jakimś bytem i kapnął się, że ten byt nie rozumie i mówi do tego byta, ty nie rozumiesz. On mówi, nie rozumie, ale mów. Jak ty mówisz, to ja się uczę. Bo ten byt słuchał jego myśli i jego mowy. I w ten sposób się uczył. Co to znaczy? O co tu chodzi? Popatrz, w krótkim czasie nauczył się. Ja słyszałem kiedyś o takim czymś, że pani powiedziała, że w jedną noc nauczyła się języka francuskiego. Poważnie, taką mowę słyszałem. Dla mnie to było jakieś 30-40 lat temu, więc to było niedorzeczne, takie niewiarygodne. Ale ja to przyjąłem jakoś dziwnie. Ja bardzo długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego ja to przyjąłem jako naturalne. Jak można się nauczyć, nie? Normalny umysł powiedział. A dla mnie to przyjąłem. Dopiero z czasem, gdy ja stałem się już taki twardym kołkiem, to ja sobie myślę, jak to jest możliwe? Ale pamiętam, że ja to akceptowałem. Tak, bo ja wtedy byłem na tym poziomie, gdzie nie byłem już taki zatwardziały. Rozumiesz? Ja wtedy to rozumiałem. Ja wiedziałem, o co tu chodzi. Że można się nauczyć. Jeżeli działasz na dwóch poziomach. Tak jak małe dziecko. Słucha twoich myśli i słucha tego, co mówisz. I ono koryguje, czy to jest prawdziwe, czy nie. I ono się bardzo szybko uczy. Dlatego tatuś mówi, idę do pracy, a idzie do kochanki, na przykład, nie? Albo idę do pracy, a idzie na ryby. A dziecko płacze i płacze. Dlaczego płaczesz? Płacze, bo ono wie, że tatuś kłamie. Czy mamusia kłamie. Rozumiesz?
Ale gdy tatuś mówi, idę na ryby i naprawdę idzie na ryby, czyli myśli też o tych rybach, to dziecko nie reaguje. Dla niego nie jest to istotne, gdzie on idzie, czy do pracy, czy na ryby. Dla dziecka jest to wtedy wiarygodne. Tu nie chodzi o ważność, tu nie chodzi o te rzeczy, o których my myślimy. Tu chodzi o wiarygodność. Teraz ostatnio jechałem, bo moja mama skończyła 101 lat, więc pojechałem po Oskarka. W Oskarku jedziesz do babci? Tak, jadę do babci, ale ja mówię, wiesz, Olusia nie możemy wziąć, no bo nie dam sobie rady z nimi dwoma. Chociaż Oluś też jest grzeczny, ale jeszcze za mały taki, bo Oskarek już sobie tam daje radę, jest większy. Dobrze. Ja mówię, no to ubieraj się, Oskarku. Ale nie mów nic, Oluś już przynosi swoje ciuszki, już do mnie przynosi. On jeszcze nie mówi normalnie, tam jakieś słowa duże, tam dużo słów pojedynczych. Ja mówię, nie, Olusiu, nie możesz z nami pojechać, dlatego ja tu kłamię, ja normalnie kłamię. Ja mówię, Olusiu, nie możesz pojechać, bo my jedziemy z Oskarkiem do dentysty, przecież on nie wie, co to jest dentysta. Pani będzie mu borowała ząbka, ale ja w wyobraźni, wyobrażam sobie tą panią, wyobrażam sobie, jak będzie mu borowała ten ząbek i to tylko będzie Oskarkowi ta pani robiła, a tobie nie, więc ty nie masz po co tam jechać. I on odłożył te ciuszki bez zająknięcia. Gdyby było to metodą człowieka nieświadomego, czyli nie mów mu, gdzie my jedziemy, coś, to Oliwierek by płakał, zachodziłby się cały, bo on by wiedział, że kłamią. A tu nawet można kłamać, tylko trzeba umieć. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, nie kłam jak nie umiesz. A dziadek już jest specjalista od kłamania. Potrafi nawet oszukać takie dziecko. Ale mówię, to wszystko jest w dobrej wierze. Nie, no wiadomo, w poważnej sprawie bym go nie kłamał. Ale w takiej, po co ma dziecko płakać? Po co ma się stresować? Odstawił, ja wziąłem za rączkę Oskarka, wyszliśmy bez żadnego ale. Syn, synowa w szoku. Synowa, jak mówi, gdzieś wychodzi coś, to ten wyje, płacze, jakieś histerie odstawia. Oni nie rozumieją tego, że to, co myślą, dziecko słyszy. Nie rozumieją. Tłumaczę tym ludziom, tłumaczę. Oni myślą, że ja sobie jakieś żarty robię albo jaja. Oni są po swojemu. A to dziecko im daje popalić. Rozumiesz? Bo Oskarka można oszukać, bo Oskarek już jest stary, więc już go można oszukać, bo on ma 7 chyba latek. A ten balatka ma, to jeszcze się nie daje tak oszukać i tutaj ta wiarygodność, nieuczciwość, nieprawda, wiarygodność, to jest najważniejsze. Dlatego, że to dziecko wie, że to wszystko jest iluzją, to wszystko są pierdoły, ale jeżeli jest wiarygodne, okej, okay. Jak jest niewiarygodne, to najlepsza prawda do niczego nie jest. Dobra, Przemku, wracasz do siebie, do ciała, policzę do 3, wybudzisz się, będziesz tu. I teraz będziesz się cudownie czuł i tak ci zostanie. 1, 2, 3. Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę, kontrolę swoim ciałem i zmysłami, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Dobrze się czuję. Dobra. Piotruś, a jak się ty czujesz? No ja już prawie odleciałem. No ja wiem. Ciebie to trzeba krótko trzymać, bo ty od razu odlatujesz. Dobra. No to cześć, papa i wszystkiego najlepszego.